Siemanko, cześć, witajcie, z tej strony Fan City, a to kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Poprzedni odcinek przyjęliście bardzo ciepło, jest mi z tego powodu naprawdę mega miło. Zostawcie łapkę w górę, 100 lajków, będzie następny odcinek, a ja zająłbym się na początku lekką modyfikacją tego pociągu, aby aż tak dużo za niego nie płacić, bo póki co mało kto to nim jeździ, więc po co mają te wagony puste jeździć? Zrobimy tutaj malutki remoncik. Odwróć, o, tutaj zarządzaj pojazdami. I gdzie to teraz się robiło? Tutaj bodajże. No właśnie, ja bym sobie usunął z dwa wagony 22 osoby. I tak będzie połowa tylko pełna, a będę płacił dużo mniej. Mamy nowy autobus, bardzo fajnie. I patrzcie, ile odzyskamy za to pieniędzy. I już jesteśmy na plusie. Taki pociąg malutki na razie wystarczy, póki jeszcze nie mamy rozwiniętego przemysłu. I tym właśnie się teraz zajmiemy, bo musimy do tych dwóch miast dostarczyć sobie, moi drodzy, towary oraz maszyny. W odcinku poprzednim patrzyłem, że mamy maszyny tutaj, więc spoko. Jakiś pociąg byłby bardzo dobry. Taka w miarę byłaby linia chyba tutaj krótka, spoko, ale znowu jest problem z dostarczeniem surowców, bo ja nigdzie tutaj nie widzę, no przypuśćmy, tych desek mamy w tym miejscu, możemy sobie dowozić, produkować tutaj, no dobra, no i to bym musiał później dowozić aż tutaj, albo na przykład tutaj w sumie, bo z tego co widzę, tu od razu byśmy też mogli sobie dostarczyć chyba stal. Tu jest obok fabryka. Tu będziemy sobie dowozili węgiel. Przy okazji byśmy sobie dowozili rudę. Także to by było chyba lepsze rozwiązanie, bo tak byłoby mniej więcej wszystko po drodze. No i to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Także tym się teraz zajmiemy. Tu będziemy sobie dowozili stąd, nie wiem, czy pojazdami. Tu akurat nie jest jakoś mega w sumie daleko. Sprawdźmy w naszej zajezdni, tutaj chyba, czy mamy jakieś pojazdy towarowe. Takie troszkę rozsądniejsze. Mamy. Dobra. 25 na godzinę to zawsze lepiej niż 18 i 20. Także git. Pojemność spoko. Oraz również bardzo fajna moc tego pojazdu. Także spoko. Dobra. To sobie, moi drodzy, weźmiemy stąd, taką linię. Także tu musimy to po prostu połączyć taką zwykłą ulicą, najprościej, póki co taką najtańszą. Taka powinna tutaj bez problemu na razie wystarczyć. Tutaj, o, prawie mi się to idealnie nawet udało zrobić. Ładnie, na prosto. I podłączymy się w ten sposób. Ok, także stąd oraz stąd. Chyba, że o, jeszcze nawet możemy sobie stąd brać, jak będzie mało. Git. I to dowozimy tu, też w sumie raczej pojazdami, bo jest bardzo blisko, także fajnie. No i na pewno będzie, moi drodzy, jakaś linia szła stąd tutaj, to jest pewne. No i oczywiście po drodze też tak bym to zrobił, żeby też tą rudę sobie tutaj dowozić do tego miejsca. Jakoś tak tym jednym torem, żeby tutaj za dużo też nie budować. Dobra, także zabieramy się za kolej, budynki. Stacja przeładunkowa, taka końcowa, tu możemy sobie, myślę, zrobić, powiedzmy, niech ona będzie z tej strony. To sobie tutaj fajnie zrobimy. Mam nadzieję, że teren jest tutaj taki w miarę odpowiedni. On tam chyba trochę tutaj pod górkę idzie, no to będzie ciekawie, ale dobra. Fajnie, że to tak się przyciąga, jest to mega przyjemne. No i powiedzmy, tak sobie to też troszkę oddalimy. Tutaj niech będzie stacyjka i tu wykorzystamy sobie tą istniejącą. Chyba, że nie za bardzo, albo gdzieś tutaj jeszcze bym zrobił. Bo z tego co widzę, tutaj mamy te maszyny do dowożenia. Tą bym wykorzystał do tych paczek, ale do maszyn tutaj, no też nie za bardzo. Bo nie wszystko będzie w zasięgu. No ta też nie byłaby w zasięgu, no... Ale jak chyba zrobię sobie kawałeczek drogi połączenia z tą, to raczej powinno się to fajnie połączyć. Zrobimy tak, na razie niech będzie. To się powinno samo chyba jakoś tam zupgrade'ować. I teraz chyba nie powinno być problemu.
No, strasznie dziwnie. Czemu tutaj? Tak, tutaj tak. Dobra, jeszcze jedno połączenie drogowe sobie na szybko zrobię, które powinno bardzo pomóc. Jest to równo? Ja lubię, jak jest równo. Tu by musiało być. Dobrze, że spojrzałem, bo już bym to źle zrobił. No i teraz to już chyba nie ma opcji, żeby był jakiś problem z tym. Tak, wszystko jest w zasięgu. To by musiało być tutaj. Dobra. Taką stacyjkę oczywiście końcową. No i to musimy teraz połączyć. I to będzie ciekawe. No połączymy to tędy, żeby też przy okazji sobie o to zahryć, może nawet w przyszłości o tą miejscowość. Czy mnie w ogóle będzie na takie ekscesy stać? To jest też bardzo ważne. 800 tysięcy. Bo tu jakieś tunele mi się chcą robić. Ej, czemu tunel? Dlaczego tunel? 200 tysięcy, no to już brzmi znacznie lepiej. Najgorzej, że ja totalnie nie wiem, jaka tu jest różnica wysokości, nie? To się nie pokazuje niestety. Jaki tu jest spadek tego terenu teraz obecnie. To by było jeszcze bardzo, no nie ukrywam, że przydatne. Serio. No dobra, polecimy sobie stąd. Mam nadzieję, że będzie mnie w ogóle na to stać. Zostało mi 2 miliony. Tutaj spróbuję jakoś tak przejechać koło tej miejscowości. A pokażcie mi teren, jak się prezentuje. Czy to jest teren? To są emisje. Gdzie jest teren? Tu jest teren. No tutaj, o kurczę. Dobra, jakoś to mam nadzieję, że się uda. No jest stromo, no naprawdę jest stromo. Ale na szczęście mamy już te pociągi też na tyle chyba ogarnięte, że mają jakąś tam moc, więc w sumie spoko. Tutaj spróbujemy tak, przejechać no na drugą stronę będę musiał. Tu będzie jakaś pewnie też stacyjka, więc można by ją od razu w sumie tu ogarnąć. Budowa, stacja taka towarowa. O kurczę. I tutaj znowu jest problem, że ten teren jest taki, no chociaż tu. A jakby to jakoś z tyłu zrobić? Spróbujemy to zrobić tak. Na razie ten tor zrobię. Tutaj ta stacja i tak może być po prostu końcowa i będzie sobie stąd po prostu wychodziła. A z tego będziemy pojazdami dowozili do tej głównej zbiorczej takiej powiedzmy stacji. Dobra, ile to mnie będzie kosztowało, taki tunel? No bo nawet fajnie wygląda, no nie ukrywam, nie? Ale to kosztuje 1,5 miliona. Dobra, robimy to, weźmiemy, moi drodzy, pozyczkę. Tu jest 1,5 miliona, a stąd ile by mnie wyniosło? 200, no to trochę taniej by mnie to wyniosło niż takie przeciągnięcie od razu. Dobra, robimy sobie to w ten sposób. Aha! Ej, nawet dobrze. Fajnie. Niech będzie taki wiaducik kolejowy, tylko żeby się jeszcze tak normalnie zrobił, żeby tutaj te pojazdy też przejeżdżały. No. Trochę mi się ten zakręt nie podoba. A, tak po prostu na wprost, jakby to wyglądało. Ej, no i nawet spoko. No i co, tu już chyba bym na ziemię, nie? Sobie szedł. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. No i łączymy się tutaj z główną stacją tutaj. Dobra, także taka linia. Ten odcinek naprawdę mi się podoba. Przynajmniej nie będzie korków jakichś tam, wiecie, na przejazdach kolejowych. Połączenie mamy gotowe. Dobra. Możemy teraz zająć się pożyczką. Tam z dwa. No, ile wziąłem? Pożyczka. Dobra, niech będzie. Coś takiego, pauza. Mamy zarobek, więc jakby jest spoko. To mi się podoba, że cokolwiek jakby zarabiamy. Dobra, lecimy teraz z budynkami. Stacja ciężarówek. Proszę bardzo. Tutaj będzie stacja podwójna. No i teraz z tego sobie lecimy. Też może pojedynczy. Może pojedynczą sobie tutaj zrobimy. Dobra, jedna, druga. Tu też musimy sobie zrobić. Powiedzmy, niech będzie na tym terenie. No i tu będą musiały być dwa perony raczej. Dobra. No i stąd, tutaj też sobie zrobimy takie połączenie troszkę bliższe. To też będzie spoko. No i tu musimy nawet chyba trzy sobie zrobić. Bo dowozimy jedno, drugie i wywozimy jeszcze jedno.
w ten sposób. Tam też potrzeba paliwa, okej. Okay. I tu będziemy tak, te sobie jakieś połączenie stąd zrobimy, troszkę szybsze. Tutaj jedna stacyjka. Dobra, tutaj, aha, tu jeszcze miałem tą stację sobie zrobić, okej. Okay. No to dobra, no to tu będzie dla pojazdów na przykład, a kolejowa będzie naprzeciwko. Ja, no naprawdę, są tutaj tragiczne warunki podbudowy czegokolwiek, tak szczerze. Podłączymy się w ten sposób. No i na tym zakręcie może się uda troszkę lepiej to wybudować, tą stacyjkę. No o, o właśnie, o, tu już prawie że na zero, prawie że na zero. Dobra, no to git. Oj, teraz lepiej, dobrze. Pokombinowane i troszkę lepiej to wygląda. Dobra, bardzo ładnie. Taki tu będzie zjazd. To okej, okay, to mi się podoba. Stacyjka jest, będziemy sobie jeszcze stąd później dowozili. Na razie no mogę to od razu taką stacyjkę zrobić. Na ten jeden pojazd. Niech będzie. No i teraz tak, zajmiemy się budową, myślę, że tutaj w tym Dortmundzie. W Dortmundzie zbudujemy sobie zajezdnię dla pojazdów. Ona będzie, powiedzmy, gdzieś tutaj. I stąd będą wyjeżdżały pojazdy drogowe, tutaj wszędzie. Teraz porobimy sobie linię, nowa linia, lecimy sobie tak. Lecimy stąd, lecimy tutaj. Taka będzie krótka linia. Drewno na deski. Drewno na deski. Dortmund. Wiem, że to nie jest Dortmund, ale będzie dla mnie Dortmund. Także pierwsza linia gotowa. Przynajmniej będę wiedział, gdzie pojazdy wysyłać. Dobra, i to w sumie od razu będę też pojazdy tam robić, bo później mi się to pokręci wszystko. Na taką odległość to ja wiem, na razie dam sobie 4-5 pojazdów i te wszystkie na tą linię. Już sobie niech wyjeżdżają powoli, już żeby coś się działo. Dobra, teraz lecimy sobie z kolejną linią. Teraz tak, musimy sobie dowozić. Czyli tu mamy dwa perony dokładnie. Nowa linia i teraz lecimy sobie stąd. Musimy dowozić tutaj. Deski na maszyny. Od razu sobie też kupimy pojazdy. Powysyłamy. To jest też taka w miarę krótka linia. 5 pojazdów. Na szczęście nie jest to jakoś mega drogie. Całe szczęście. I lecimy na tą linię. Dobra, także tu mamy jakby deski mamy ogarnięte. Teraz musimy sobie jeszcze zrobić połączenie drogowe, bo będziemy robili kruszce, będziemy sobie dostarczali. Dobra, no taki jakiś zakręt. Stąd sobie zrobimy. Tutaj troszkę do przodu i połączenie. No nie za bardzo mi się to połączyło, nie jestem z tego zadowolony. No z tego też nie za bardzo. Ale jakoś tak i tak, dobra, taki skrót i lecimy teraz z linią stąd tutaj i jeszcze będzie musiała być linia kolejowa tu i tam. O ja, jeszcze zapomniałem o zrobieniu tutaj stacyjki, też raczej końcowa będzie, najwyżej tam rozbudujemy czy coś, stacja końcowa i to musimy sobie połączyć teraz. Tutaj chyba nie będzie problemu z połączeniem. Raczej, no tu jest trochę wyżej z tego co tam widziałem, ale też bez przesady. Dobra, tylko najgorzej, że na tym odcinku wtedy będą musiały pociągi stać, jak coś będzie na tym odcinku. No dobra. No zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej damy tutaj jeszcze jakąś mijankę albo ogólnie dwutorowe połączenie. No dobra. Linia, kolejna linia, żeby nie zapomnieć, to lecimy sobie od razu stąd tutaj. No to naprawdę grube przemysły teraz robimy, serio. Te sobie to od razu opiszemy. Kolejne pojazdy, też myślę, no to jest troszkę dłuższa linia, ale nie, w sumie też jakoś nie ma tragedii. Damy 5, będziemy to oczywiście z czasem dokupywać te pojazdy i wysyłamy sobie je na węgiel, na stal, proszę bardzo. Także mamy to ogarnięte i zostały mi teraz tylko dwa pociągi. Zajmiemy się na początku pociągiem tym oto tutaj fajnym takim, co będzie sobie woził tutaj, co to jest? Rudo, tak?
tak, rudę żelaza. Tylko brakuje mi pieniędzy. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę pożyczki. Proszę bardzo. Tak. Nie wiem, ile tam mogę. Mogę dużo, więc bardzo fajnie. Dobra. Wow, patrzcie, jakie mam zarobki. Nice. Skąd takie zarobki? Czyżby od pociągu? 17 osób już. Oj, będę musiał chyba powoli kolejny wagon sobie kupić osobowy. Dobra, gdzie ja mam moją tą? Gdzie jest moja pętla? Tam jest zajezdnia. Ale tor nie jest połączony. No to żeby nie budować kolejnego, pewnie by to taniej wyszło niż te tory teraz. Dobra, połączymy się tutaj ładnie. O, tutaj pięknie. 90 stopni, bo to właśnie jest 90 stopni, aby to ktoś pytał. Dobra. Piękne połączenie. Tutaj tak. I ładujemy się torem. Tak. Cudownie. Nawet wykorzystamy jeszcze może tą na przykład, bo tutaj też mamy produkcję stali, ale znowu nie ma, nie no jest węgiel. No ale to by było na to samo, czy stąd tam, czy prawda stąd tam, no bym musiał albo jedno dalej wozić, albo drugie dalej wozić, więc chyba bez różnicy za bardzo. Dobra, a przynajmniej będzie już, wiecie, linia kolejowa w rejony tutaj Dortmundu puszczona. Więc przedłużenie linii osobowej, no, może być całkiem szybkie. Naprawdę. Dobra, robimy, moi drodzy, teraz pociąg. Pociąg przechodzimy do naszej menadżera pojazdów, naszej zajezdni. Mamy chyba nowy pociąg, czy mi się wydaje? Chyba nie. 3 miliony, łomatko jedyna. Coś taniego. Coś taniego, a o dobrej mocy. Do 60 ty już możesz jechać. O ja. No kusi mnie to. Czy chodzi o cenę? Być może. Dobra, i ja tam muszę wozić sobie na początku sypkie, czyli to będę musiał, bo to nie. To jest też coś innego, to jest na ropę, to ma, o, ale fajne. Dobra, a to ma 100 tysięcy na 4 i 300 tysięcy na 8. Czyli w sumie kupiłbym takie dwa, miałbym za 240 tysięcy i też na 8, a tutaj by było... Tylko na jeden, no to kupimy sobie te, bo się bardziej opłaca w sumie. Trochę są mniejsze, będzie dłuższy pociąg, ale jak dla mnie git. Chyba, że tu jest mniejsze. Wow, 60 tysięcy utrzymanie, weź pan to w ogóle. Na razie 3, na razie 3. Milion za pociąg, spoko, to mi się podoba. I, aha, bo tu jeszcze nie zrobiłem linii, no tak. Ruda na stal. Proszę bardzo, wszystko się połączyło. Skrót to będzie P. Pociąg towarowy, tylko pewnie ten teraz mi nie wyjedzie na tą linię. Zaraz sobie to sprawdzimy. No, zapis gry, dziękuję bardzo. Ruda, no nie wyjedzie mi, więc na początku wyślemy sobie go na linię osobową. Taki będę sprytny. A jak już sobie wyjedzie, no to wtedy sobie go, wiecie, tu już jak będzie na tym torze w tą stronę, to sobie go zamienię na pociąg ten tam towarowy. A ja sobie od razu może też skonfiguruję linię. Nowa linia, nowa stacyjka, która będzie stąd tutaj sobie szła. To będzie również pociąg towarowy. No i to już będą, moi drodzy, narzędzia. Narzędzia. Do czego to jest? Do White Hill. Linia zrobiona. I teraz czy już mogę sobie? Mogę i to bardzo. Dobra. Pociąg wyjechał i damy sobie go od razu, moi drodzy, wyślemy. Nie do zajezdni, jak się to teraz robiło, już zapomniałem. Określ linię, dokładnie. I lecimy na Ruda. Lecimy na linię Ruda, proszę bardzo. On teraz pewnie nie wyjedzie jeszcze, bo on tutaj stoi pociąg. Także będziemy tu musieli chyba sobie zrobić gdzieś jakąś miankę, wydaje mi się. Tak, gdzieś po środku. Żeby on w ogóle wyjechał. To jest też bardzo ważne. Żeby on w ogóle wyjechał. I taka mianka też przyda mi się, jak będzie więcej jeździło pociągów. Tu jest mniej więcej ten środek. Taka mianka. Najprostsza na świecie. Bardzo szybciutka, piękna, śliczna. Tak i tak. I robimy sobie semaforki. Czy one są potrzebne? Nie wiem, ale robię, żeby to... ładnie wyglądało. I w ten sposób prawdopodobnie ten pociąg już może sobie jechać. I zobaczcie, ile tu już... Wow, jak to leci! Wow!
Nawet nie potrzebujemy tamtego kolejnego dodawać, serio. Bo tutaj z tego jednego. Czy te pojazdy mi już dojechały? O ja, to trochę zajmie, ale jak już się porozjeżdżają, to wydaje mi się, że będzie git. Czy tu już coś gdzieś czeka? Tak, tu już czeka mnóstwo drewna, które się obecnie marnuje niestety. Mamy tutaj tylko tą jedną zajezdnię. Fajnie jakby ona była jeszcze gdzieś tak szczerze, to w tych rejonach. Czy mogę sobie ją jakoś przenieść, albo tą sobie wywalić? Żeby wiecie, w razie czego to, aby pojazdy sobie wyjeżdżały gdzieś tutaj, prawda? Trochę bliżej, a nie gdzieś tam z miasta. To by było no, bardziej zdrowe. Z tego co wiem, tu mi chyba póki co nic nie jeździ. Ale i tak sobie to przy takiej osobnej ten budynek drodze zrobię. To mi usunie... To mi proszę wywalić. Powinno mi hajs, nie oddało mi pieniędzy. No to trudno się mówić. Czy to było drogie? No, dobra tam. I sobie to tak to ładnie na tyłach tego budynku zrobimy. O, patrzcie to. No może to sobie to troszkę oddalę w razie jakiegoś remontu tej pętli. Proszę bardzo. No i teraz będą te pojazdy mogły sobie wyjeżdżać znacznie szybciej. No, także tu będziemy sobie dostarczali surowce i prawdopodobnie wszystkie surowce mam już ogarnięte. Póki co pociągu tego towarowego, który będzie woził te maszyny, chyba nie będę robić, bo zanim te maszyny się ogarną, to też to troszeczkę minie, tak szczerze. Więc na razie się nie będziemy chyba tym zajmować. Ten pociąg też bym chciał od razu przekręcić, aby jechał najpierw się załadować. I szczerze to ja bym też go sobie lekko chyba zupgrade'ował. Dobra, zróbmy sobie tak, lekki upgrade, ale najpierw go od razu obrócimy, dobra. I robimy teraz update, to jest update. Dodamy sobie mu więcej wagoników. Modyfikuj. O, będzie mógł zabrać więcej kruszywa. Zapraszam serdecznie. Jakim cudem dojechał, ta lokomotywka jest kurczę mniejsza niż te wagony. Albo tego samego rozmiaru. No i patrzcie, jak się ładnie to załadowało. A tu mamy naprawdę masę, które się marnuje. Wow. Ale to za to, moi drodzy, wydaje mi się, że jest dużo hajsu. No. Naprawdę. Czy tu już tak, tu już mi dowieźli węgiel. Trochę. Więc spoko. Także będziemy już produkowali, moi drodzy, stal. I chyba nie zrobiłem linii, która będzie dowoziła tą stal, co nie? Ty właśnie. Zapomniałem. Także już to będziemy mogli tu powoli sobie zrobić. Może nawet z tej drogi. Troszkę do przodu jeszcze. I takim pięknym zakrętem zrobimy to coś takiego. I kolejna, moi drodzy, linia. Tutaj się tworzy linia nowa, ale patrzcie ile ja mam już linii, nie? No i teraz musimy tak. Lecimy stąd. Lecimy tutaj. I właśnie tutaj będziemy sobie wozili, moi drodzy, stal. Będzie to tir, jak najbardziej, i to będzie stal na maszyny Dortmund, dobra, niech będzie linia gotowa i tu sobie od razu kupimy maszynki stąd, więc będzie znacznie szybciej, też z 5, póki mnie jeszcze stać, linia żółta, stal na maszyny, proszę bardzo. Kolejne pojazdy wyjechały. Te już się też widzę tak jakoś normalnie porozjeżdżały mniej więcej. Ile dostałem pieniędzy za to? Dosyć dużo chyba. Tak mi się wydaje. Jest bardzo fajnie. I tak, moi drodzy, mamy już stal. Pierwsze palety ze stalą. Jakaś fabryka będzie mi się zamykała. Tutaj. To daleko jest chyba, nie? To w ogóle na drugim końcu. Co mnie tam interesuje? Jak coś się dzieje na drugim końcu tej mapy. Zobaczcie ile tutaj ludzi sobie już czeka na autobusy. Mamy też nowe autobusy. Więc ja bym sobie je szczerze mówiąc trochę podmienił. Nie wiem czy mnie będzie na to w ogóle stać. Mamy już wow, naprawdę eleganckie. Może pauza, bo mnie akurat na te póki co stać. 8 albo takie. Od razu z grubej rury. Myślę, że od razu z grubej rury polecimy. Dobra. Proszę bardzo, tramwaje chyba jeszcze nie są zupgrade'owane. Tak się prezentują nowe autobusy, powiem wam, bardzo elegancko.
Zobaczcie sobie je z kamery pierwszoosobowej. Prezentuje się to bardzo ładnie. Miejsca siedzące na górze, miejsca siedzące na dole, sukienki wystające zza autobusu, ciekawe schody, które są tutaj na zewnątrz i prowadzą na górę. Tu jest wejście z tego, co widać. Bardzo ładny taki oldschoolowy autobus. Ja bym się nim w lato przejechał tam na górze, naprawdę. Trochę gorzej ma kierowca, bo w ogóle nie jest przed deszczem chroniony. Ej, ciekawe jak to było rozwiązane. Naprawdę, bo taki trochę może być zmoczony. No ale co ja poradzę. Dobra, także mamy to, moi drodzy, ogarnięte. Takie linie autobusowe. Sporo zarobków mamy z tego. Naprawdę, tu po 4000, no to git. Wow, ale mamy ludzi na przystanku. 27 osób, pociągi pełne i na nich zarabiamy najwięcej. Dobrze, że sobie usunąłem troszkę tych wagonów, ale wydaje mi się, że teraz wypadałoby troszkę ich jeszcze dodać. Bo tu już mi czeka 27 osób, a ten tylko zabierze 22. Więc weźmiemy sobie jeszcze pożyczkę, bo mogę. I sobie zarządzimy tym pojazdem. Zrobimy tu jeszcze dodanie jednego wagona. Mamy też nowe wagony, które mają pojemność 14, ale są już o wiele droższe. O matko, ponad dwa razy więcej. Mimo że nie ma dwa razy więcej miejsc, ale jest prędkość wyższa. No dobra, niech im będzie. Także kupimy sobie jeszcze jeden pociąg za cały mój hajs, w sensie wagon. No ale będzie mogło dużo osób wsiąść. 129 tysięcy za ten kurs, 300 tysięcy tam było hajsu, bardzo fajnie. 31 osób z 33, też pewnie będzie więcej osób teraz czekało, bo więcej przyjedzie samymi tymi autobusami. Tramwajami chyba nie będę musiał, bo one mają i tak sporą pojemność. 21, no właśnie. A w ogóle jak tam się prezentuje linia tramwajowa u mnie? Mamy jakieś nowe tramwaje? Nie wydaje mi się. Tak, mam najnowsze. Okej, mam najnowsze tramwaje. Też troszkę poszalałem. Mógłbym sobie chyba zrobić mały downgrade, bo zobaczcie. 200 tysięcy, a te kosztują, moi drodzy, utrzymanie. Też tyle ludzi tramwajami nie jeździ. No, zrobimy sobie, moi drodzy, mały downgrade. Damy takie tramwaje. Proszę bardzo. Bo, no mówię, tutaj akurat tramwajami nie jeździ zbyt dużo ludzi, więc nie potrzebuję aż tak długich, żeby mi tutaj jeździły. Ile mi tutaj czeka? 6 osób. No to akurat tramwaj przyjedzie, to myślę, że no właśnie, będzie prawie że pełny. No, o, idealnie przyjechał. No a ja za to sobie zaoszczędzę naprawdę duże ilości hajsu. Tu już mi też czeka, wow, sporo ludzi, ale to dwa tramwaje i bajlando. No a ja też muszę dbać, moi drodzy, o swoje pieniądze. Powoli, moi drodzy, wychodzimy na prostą. Było 500 000, jest tam te 300, ale ten sobie przyjedzie i za chwilę sobie znowu zarobimy dużo pieniędzy. Z tej miejscowości chyba najwięcej ludzi wyjeżdża do tamtego, bo tutaj nie ma też żadnego połączenia. Tu mamy masę po prostu surowca, zarabiamy z tego, wydaje mi się, że możemy z tego zarabiać, ale nie wiem, czy on zdąża dojechać w ogóle, żeby też coś zarobić, ale raczej chyba tak. Czy tu mamy już jakąś produkcję? Prawdopodobnie by była, jakbym zrobił już jakąś linię. Mamy już, moi drodzy, zarobki, więc bardzo fajnie, to mi się podoba. Także musimy, moi drodzy, wziąć pożyczkę na rozwój naszej działalności komunikacyjnej i zrobić sobie kolejny. A czy ja przypadkiem nie kupiłem już pociągu? Nie, nie kupiłem pociągu. No to sobie teraz zrobimy pociąg. Ten sam, w sensie ta sama lokomotywka. I tu musimy włożyć maszynki. Maszynki są pewnie w takich włożone, dokładnie. Mamy coś większego? Mamy. Tu jest za 300 tysięcy pojemność, no bez sensu. Kupimy. Kupimy 1, 2, 3, 12 pojemności, chyba będzie git. Dobra. I robimy ten sam myk, jak robiłem wtedy, czyli wyjeżdżamy najpierw na pociąg pasażerski, żeby go tam później odwrócić. Dajcie mi tutaj troszkę szybciej. Czy już sobie pociąg wyjeżdża? Dokładnie. Już sobie pociąg ładnie wyjeżdża.
Od razu stop, zawrócimy go. Już może sobie jechać w tamte rejony. Spoko zarobki, milion zarobku. Więc jest mi z tego powodu bardzo miło. Mamy jakieś nowe pojazdy ciężarowe. Rok 1912. Kolejne pojazdy ciężarowe. I to mi się podoba, bo będę mógł sobie je zamienić tutaj, gdzie one były. Te sobie zamienimy, to będziemy mogli wozić więcej kruszcza. Co? Kurek. Może, no ten, powiem wam, nawet zarabia. O dziwo. Pusty sobie póki co jeździ. Brakuje mi, no najbardziej brakuje mi surowca tego, nie? Tutaj bym sobie najchętniej zrobił trochę tych wagonów jeszcze więcej. W ogóle jakie mamy zarobki cudowne, to mi się podoba. A zarabiamy coś tutaj z tego? 6000, no! Ej, powiem wam, całkiem spoko. Więc tutaj bym sobie tą linią może zarządził i zamienił te pojazdy na jakieś nowsze, bo czemu by nie? Tu wozimy sobie drewienko, tak? Bo to potrzebuje drewienka. Okej. To sobie zastąpimy nowymi pojazdami. Trzeba iść z duchem czasu. No, znacznie lepsze, fajniejsze. 8 pojemności, a nie 5. Ja bym tam trochę więcej jeszcze zmieścił, tak szczerze, no ale dobra. Okej, moi drodzy, także to by było w tym odcinku na tyle. Wychodzimy na prosto, mamy zarobki i też sporo pożyczki, którą będziemy sobie powoli spłacali, bo mamy wzięte 17,5 miliona, więc to będziemy powoli spłacali, ale to się opłaciło. Naprawdę mamy dowożone w końcu towary, będą dowożone towary do White Hill, więc tutaj na pewno też będzie to miasto się rozrastało, a z czasem będziemy też dowozili do Sandy. A w kolejnym odcinku zadbamy sobie o, powiedzmy, dowóz chlebka do Wade Bridge czy coś tam i może nawet też cegiełki, bo widzę, że są tam w miarę blisko i towary też są blisko, żeby sobie tam dostarczyć. Także ja się z wami żegnam, widzimy się na kolejnych materiałach, zostawcie łapeczkę w górę, obejrzyjcie ten materiał, bo naprawdę jest mega fajny, specjalnie dla was, zostawcie subskrypcję, wbijajcie na Discorda, linki macie w opisie, na razie, pa pa!